Dobrze, to z drobnym opóźnieniem, ale zaczynamy wykład dotyczący teorii cyklu koniunkturalnego. Szczególnie istotne zagadnienie z perspektywy szkoły austriackiej, ponieważ mieliście już właśnie wykłady dotyczące kapitału, stopy procentowej, dotyczącej pieniądza i wszystkie te teorie austriackie niejako łączą się właśnie przy zagadnieniu cyklu koniunkturalnego. Ale na sam początek, może krótko, czym jest w ogóle cykl koniunkturalny? Więc jak prześledzimy sobie właśnie ścieżkę wzrostu gospodarczego, chociażby przez wielkość PKB, to zobaczymy, że ten wzrost nie idzie prosto liniowo. To znaczy są pewne okresy, kiedy ta koniunktura zostaje dotknięta pewnymi wahaniami, w związku z czym ten cykl koniunkturalny jest definiowany jako takie krótkookresowe odchylenie od trendu. Mamy jakiś spadek, później wracamy na tę ścieżkę wzrostu i w zasadzie wszystko potem rozpoczyna się jeszcze raz. Tak w zasadzie ta definicja nie jest bardzo precyzyjna, ponieważ nie możemy mówić o jakiejś konkretnej długości takiego cyklu. Na przykład mieliśmy kryzys 2001 roku, bańkę na dotkomach, potem mieliśmy w 2008 roku, potem mieliśmy w zasadzie w 2014 kryzys zadłużeniowy tak zwany, jednak nie był on, nie miał takiej wielkiej skali jak dwa poprzednie kryzysy, więc generalnie ten odstęp pomiędzy kryzysami jest dosyć bardzo nieregularny. I bardzo często w zasadzie się mówi, że o cyklu koniunkturalnym dopiero mówimy, kiedy rozpoczął się tak naprawdę kapitalizm. No, wynika to też z tego względu, że wcześniej po prostu tego wzrostu gospodarczego zbyt dużego nie było, było dosyć płasko, a także te szoki dotykające gospodarkę miały charakter bardziej losowy. Znaczy jakieś zawirowania gospodarcze tak naprawdę dotyczyły być może jakiegoś nieurodzaju danego roku. A podczas gdy właśnie rozwinęła się gospodarka kapitalistyczna, te wahania w zasadzie występują, ponieważ między innymi poprzez na przykład większą specjalizację, tak naprawdę załamanie jednego sektora często pociąga za sobą załamanie kolejnego sektora. I w zasadzie istnieją różne teorie cyklu. My skupimy się oczywiście bardziej na austriackiej, ale pokrótce będziemy omawiać też inne teorie. No i w zasadzie wyróżnia się wiele czynników, które mogą wpłynąć na powstanie cyklu koniunkturalnego. I teorię austriacką na przykład możemy zaliczyć do teorii stricte monetarnych, ponieważ utożsamia pojawienie się cyklu boomu, recesji ze zjawiskami monetarnymi, ale istnieje też kilka teorii dotyczących właśnie czynników niemonetarnych, dotyczących właśnie jakichś szoków zewnętrznych, czy na przykład Schumpeter utożsamiał pojawienie się cyklu koniunkturalnego z pojawieniem się pewnej innowacji w gospodarce, które potem stopniowo te nadmiarowe zyski wynikające właśnie z tej innowacyjności zanikały. No i najczęściej właśnie wyróżnia się cztery fazy kryzysu. Rozkwit, recesja, depresja, ożywienie to jest właśnie klasyfikacja Schumpetera, chyba najczęściej podawana, ale tak naprawdę to różni autorzy różnie to definiują. Dwie, cztery fazy, ile tak naprawdę każdy sobie określi. Gdzie wiadomo, tak naprawdę depresja to jest ten najniższy punkt i mamy rozkwit najwyższy punkt. Na przykład bywa też definiowane bodajże u Kondratiewa, że te fazy cyklu były określane jako wiosna, lato, jesień, zima, gdzie zima oczywiście był tym okresem depresji. I co wyróżnia cykl od jakichś tymczasowych fluktuacji? To jest przede wszystkim to, że dotyczy całej gospodarki. To znaczy możemy mówić o ogólnym załamaniu. To nie jest tak, że jakieś zawahania dotyczą danej firmy czy nawet danego sektora, tylko widzimy to właśnie ogólnie w całej gospodarce. Dlatego wiele teorii cyklu skupia się właśnie na tych zasadniczo na pieniądzu, ponieważ jeśli spojrzymy całościowo na gospodarkę, to tym elementem wspólnym każdej gospodarki jest w zasadzie pieniądz. Teoria austriacka również się w zasadzie na tym skupia. Jednak poza tym nie możemy mówić o jakimś właśnie jednym cyklu, ponieważ nie ma jakiejś regularnej powtarzalności, nie wiemy, kiedy wybuchnie następny kryzys, czy za 5, 10, 15 lat. I jest też zmienna długość kryzysu. Na przykład kryzys z 2007 roku trwał zdecydowanie krócej niż ten z 2001 roku. I tak tylko dla zobrazowania, o czym mowa, no to tutaj widzimy na przykład realne PKB Stanów Zjednoczonych i widać, że no generalnie idzie do góry. Ale to nie jest tak, że nie ma tam pewnych takich szarpnięć, gdzie okresowo to PKB spadało, czasami mniej znacznie, czasami bardziej. Recesje są właśnie zaznaczone szarym kolorem, gdzie następował ten widoczny spadek, więc tutaj mamy właśnie w latach 90. kryzys 2001, 2007, a także krótki okres recesji w 2020 roku, gdzie nastąpiło dosyć znaczne też tąpnięcie. Więc zanim jeszcze powiemy więcej o austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego,
to warto podkreślić, jeszcze przypomnieć, w zasadzie czym jest ta stopa procentowa, jak ona jest wyznaczana, co ona odzwierciedla. Więc na pewno już było tłumaczone zapewne przez Przemka o związku preferencji czasowej ze stopą procentową, więc tak krótko dla zobrazowania. Tutaj mamy skalę preferencji Łukasza i Przemka. To F jest od future, P jest od present. To znaczy widzimy na przykład, że Łukasz preferuje bardziej 1100 zł przyszłe niż 1000 zł obecne. Natomiast u Przemka widzimy odwrotną skalę preferencji, świadczącą o wyższej preferencji czasowej. Znaczy Przemek wolałby zapewne 1000 zł od razu skonsumować, czy zapewne na coś wydać, niż na przykład powstrzymać się od konsumpcji, żeby uzyskać to 1100 zł przyszłe. W związku z czym jest tu pewne pole do wymiany. Na przykład Łukasz pożycza Przemkowi 1000 zł i umawiają się, że Przemek odda Łukaszowi po prostu te pieniądze za jakiś czas z procentem i odda mu 1100 zł. Ponieważ stopa procentowa to tak naprawdę w pewnych definicjach też jest uważana za taką cenę pieniądza. W związku z tym bank centralny, zaburzając stopę procentową, zaburza pewną informację, jaką ta stopa procentowa ze sobą niesie, a mianowicie między innymi o tej preferencji czasowej podmiotów, czyli czy wolą konsumować wcześniej, czy później, czy są w stanie, na ile są w stanie zrzec się na przykład bieżącej konsumpcji ze względu na przyszłą konsumpcję. W związku z tym też możemy wykreślić taki typowy wykres podaży i popytu związany właśnie z rynkiem kredytowym. Ta kreacja kredytu, czyli mamy bank centralny i on na przykład albo prowadzi właśnie większą ekspansję kredytową, zwiększa podaż pieniądza, czy nawet arbitralnie obniża tę stopę procentową, powoduje to, że zaburzone też zostaje postrzeganie tej stopy procentowej w gospodarce, ponieważ przedsiębiorcy, patrząc na stopę procentową, niejako też dostają pewną informację o tym, ile jest oszczędności w gospodarce. W związku z tym, tak samo jak przy każdym innym w zasadzie czynniku produkcji. Jeśli cena jest zaburzona, podejmą złą decyzję. W tym przypadku stopa procentowa oznacza tak naprawdę międzyokresową alokację zasobów. Czyli między innymi określa to, w jakie projekty inwestycyjne przedsiębiorcy powinni się zaangażować. W związku z tym ten rynek jest zaburzony, co niesie za sobą też pewne konsekwencje. I najczęściej właśnie tłumaczy się to na trapezach albo trójkątach Hayeka. Być może słyszeliście już to określenie. Więc może na początku, tutaj mamy akurat trapez, ze względu na to, że może widać kształt, jakby łącząc te wszystkie linie na brzegu. Więc na czym ten trapez tak w zasadzie polega? Więc mamy pewne niejako etapy produkcji. To jest pewne uproszczenie, ponieważ tak naprawdę żaden rzeczywisty proces tak nie przebiega. Mamy też na przykład procesy, które dzieją się przez cały okres produkcji, na przykład przy produkcji dowolnego dobra. Usługi finansowe w zasadzie są obecne na każdym etapie produkcji. Ale na przykład, nie wiem, mając produkcję chleba, możemy sobie wyobrazić, że tym pierwszym etapem produkcji jest pewnie zasianie i zebranie pszenicy z pola. Drugim etapem produkcji będzie zmielenie tej pszenicy na mąkę w młynie. Kolejnym etapem będzie upieczenie na przykład tego chleba, gdzie chleb jest tym dobrem konsumpcyjnym na samym końcu, czyli tutaj ten pasek oznaczony na biało ma najwyższą wartość. Jednak są te wcześniejsze etapy produkcji, gdzie ten półprodukt stopniowo zyskuje na wartości, im bliżej etapu konsumpcji jest. Tutaj bardzo często też przedstawiciele austriacki wprowadzili takie dosyć intelektualnie narzędzie dotyczące tego, że możemy sobie dla uproszczenia wyobrazić, że nie ma nawet żadnej niepewności w gospodarce, w związku z czym ta różnica wartości pomiędzy tymi etapami będzie się wyrażać tylko w zasadzie tym procentem pewnym, że stopniowo po prostu zgodnie z tym, alokując kolejne środki produkcji, otrzymujemy coraz więcej warty produkt pośredni ze względu na właśnie istnienie tego procentu. I teraz, jak w zasadzie austriacka teoria cyklu koniunkturalnego przedstawia powstawanie tego cyklu? Więc tutaj już mamy trójkąt, gdzie możemy sobie wyobrazić, że ta przyprostokątna w górę to tak w zasadzie są wydatki konsumpcyjne, a druga przyprostokątna pozioma to jest w zasadzie ta odległość czasu. I teraz patrząc na lewy trójkąt, na razie skupmy się może na przerywanych liniach. Mamy ten trójkąt, który jest jakąś wyjściową strukturą produkcji. To znaczy gospodarkę zostajemy po prostu w pewnym stanie. I teraz co musi zajść, żeby wydarzył się pewien wzrost gospodarczy? Musi przede wszystkim, ze względu na to, że
Wzrost gospodarczy wymaga poniesienia pewnych inwestycji. Inwestycje muszą zostać sfinansowane z oszczędności. W związku z tym wydłużenie się struktury produkcji, czyli na przykład dodanie kolejnych etapów produkcji w postaci na przykład dodatkowej mechanizacji, wymaga zrzeczenia się bieżącej konsumpcji. W związku z tym widać, że ta krótsza przyprostokątna nam maleje i zamiast tego cały trójkąt się wydłuża, ponieważ dochodzą dodatkowe etapy produkcji. Możemy sobie nawet prosto wyobrazić, w zasadzie często to bywa tłumaczone na podstawie na przykład takiej gospodarki Robinsona Crusoe, że na przykład Crusoe jest na bezludnej wyspie i mamy proces polegający na łowieniu ryb. Możemy sobie wyobrazić, że on będzie codziennie chodził, łapał te ryby gołymi rękami i złowi może 5 ryb. Bo dajmy na to, że chce poświęcać na pracę 8 godzin dziennie i potem je musi właśnie konsumuje. Więc aby zwiększyć efektywność tego procesu, być może Crusoe musi skonstruować chociażby sieć. Ale żeby skonstruować tę sieć, część z tych 8 godzin na przykład musi tak naprawdę poświęcić na to, żeby konstruować tę sieć i w tym samym czasie nie będzie mógł łowić ryb. W związku z tym musi mieć pewne oszczędności, które pozwolą na rozwinięcie tej struktury produkcji. I w zasadzie podobnie to funkcjonuje w gospodarce, tylko jest to trochę bardziej skomplikowane. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że na przykład dodatkowe oszczędności powodują większą automatyzację bieżących procesów, co oddala je bardziej od procesu konsumpcji, ponieważ przed na przykład dostarczeniem tego dobra musimy sobie wyobrazić, że jeszcze te wszystkie maszyny muszą powstać, które tworzą coraz dalsze etapy od właśnie tej konsumpcji. I to jest właśnie utożsamiane z rozwojem gospodarczym. Natomiast co się dzieje, gdy zaburzamy informacje dotyczące właśnie tej międzyokresowej alokacji zasobów? Ponieważ tu w zasadzie czas jest kluczowy, bo każde zrzeczenie się konsumpcji oznacza tak naprawdę, że jesteśmy w stanie zrzec się teraźniejszej konsumpcji na rzecz przyszłej. Udostępniamy pewne środki przedsiębiorcom. Natomiast w przypadku, gdy mamy właśnie ekspansję kredytową, następuje niejako tymczasowy wzrost, który jest nie do utrzymania, ponieważ powoduje błędne inwestycje. Mamy do czynienia z boomem, który na dobrą sprawę w dłuższym okresie musi zmaterializować się w postaci strat w gospodarce. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Mamy tutaj ten drugi trójkąt po prawej stronie i widzimy ponownie przerwaną linią jest w zasadzie, jak ten trójkąt zastaliśmy na dowolny okres. I co się z nim dzieje w przypadku ekspansji kredytowej? Po pierwsze, przedsiębiorcy dostają błędną informację o tym, że tych zasobów tak naprawdę jest więcej, że ludzie być może obniżyli swoją preferencję czasową, w związku z tym mogą inwestować w etapy bardziej oddalone od konsumpcji. Więc ponownie, mamy wydłużenie tego trójkąta, tak jak przy lewej stronie. Ale równocześnie następuje pewne przeinwestowanie na końcowych etapach dotyczących konsumpcji. Wynika to z tego, że na przykład możemy założyć, że inwestując więcej w początkowe etapy produkcji, na przykład wzrasta dochód tych pracowników, którzy inwestują w dobra konsumpcyjne. Możemy też sobie wyobrazić, że ta niższa stopa procentowa powoduje na przykład pewną iluzję większego bogactwa wśród konsumentów, zdecydują się więcej konsumować. Czy chociażby też właśnie konsumenci dotknięci są właśnie tą obniżoną stopą procentową w postaci nabywania dodatkowych dóbr konsumpcyjnych. Na przykład widzimy teraz najczęściej w zasadzie przejawia się to w zakupach na rynku nieruchomości, więc tam też na przykład może wystąpić tymczasowy boom. Dobrze, to teraz jak to właśnie przebiega krok po kroku? Czyli mamy bank centralny, on zdecyduje się właśnie prowadzić większą ekspansję kredytową, mamy obniżenie stopy procentowej niezgodną z rzeczywistymi preferencjami, to znaczy tak naprawdę ta cała alokacja zostaje zaburzona ze względu na przeniesienie tych czynników produkcji na początkowe etapy, ponieważ też istnieje między przedsiębiorcami pewna konkurencja o te czynniki produkcji. W związku z tym, jeśli oni dostają błędną informację, decydują się na przykład na inny projekt inwestycyjny niż przy rzeczywiście obowiązanej stopie procentowej, to znaczy, że tych zasobów gdzieś zabraknie. Znaczy, wyobraźmy sobie decyzję, że przedsiębiorca musi zdecydować pomiędzy budową wieżowca wysokiego na 5 a 10 pięter. Mając rzeczywistą wyższą stopę procentową, najprawdopodobniej zdecydowałby się na budowę 5-piętrowego wieżowca, ponieważ nie ma tyle zasobów, żeby zbudować 10-piętrowy. Natomiast przy zafałszowaniu informacji dotyczącej stopy procentowej, on błędnie szacuje, że ma wystarczająco wiele zasobów, żeby ukończyć 10-piętrowy wieżowiec. Ze względu na to zaburzenie stopy procentowej. W związku z tym zaburzona zostaje jego możliwość do kalkulacji projektów i najprawdopodobniej błędnie zaalokuje środki produkcji dostępne. Generalnie takie inwestycje niestety nie są do utrzymania.
albo być może stety, bo wymusza to pewien etap oczyszczenia. I w pewnym momencie nadchodzi kryzys, który objawia się materializacją błędów z okresu boomu. Czyli na przykład ten przedsiębiorca zdecydował o budowie tego 10-piętrowego wieżowca, ale w pewnym momencie na przykład bank centralny podnosi stopy procentowe, czy przestaje już w zasadzie prowadzić taką ekspansję, jak prowadził. I na przykład w połowie budowy, czy nie wiem, przy budowie 3., 4., 5. piętra, okazuje się, że nie jest już w stanie ten przedsiębiorca dokończyć tej budowy i zakończyć budowy tego wieżowca. Zostaje z nieukończoną inwestycją, którą przeszacował, najprawdopodobniej też przepłacił, bo możemy sobie wyobrazić przy budowie tego wieżowca, że na pewno, zapewne fundamenty musiały być bardziej trwałe niż przy budowie 5-piętrowego. W związku z tym już na tym etapie było popełnienie błędnej kalkulacji, ponieważ założył wykonanie innego projektu. Później niestety przy materializacji, która dotyczy właśnie wielu przedsiębiorców w tym samym czasie, ponieważ oni wszyscy otrzymali właśnie tą błędną informację w postaci stopy procentowej, która wyraża się z tym, że zaczęli inwestować błędnie, istnieje konieczność upłynnienia tych błędnych inwestycji. Otóż szkoła austriacka utożsamia to z pewnym oczyszczeniem rynku, ponieważ tak w zasadzie musimy pozbyć się tych błędnych inwestycji i w końcu gospodarka odżyje przy zachowaniu już w zasadzie prawidłowej, na przykład stopy procentowej, zakładając brak dalszych interwencji, gdzie ta struktura produkcji będzie zgodna z preferencją ludności i ich preferencją czasową. I co jest istotne, to ten etap właśnie kryzysu jest dosyć nagły, wymaga także poniesienia strat na indywidualnych rachunkach przedsiębiorców, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że taka niedokończona inwestycja najprawdopodobniej zostanie sprzedana ze stratą. W gospodarce po prostu są widoczne straty. W związku z tym mamy to załamanie pewnej koniunktury gospodarczej. I te czynniki produkcji zostały odciągnięte od bardziej produktywnych zastosowań, ponieważ przez to, że został zaczęty ten 10-piętrowy wieżowiec, nie mógł zostać wbudowany skończony 5-piętrowy wieżowiec. I sprzedając właśnie te inwestycje, możliwe jest ponowne rozlokowanie tych czynników produkcji do już najbardziej potrzebnych zastosowań. Dobrze, więc teraz co jest takim najczęściej czynnikiem zapalnym, ponieważ no, widzimy, że te okresy kryzysu następują raczej dosyć gwałtownie. To znaczy, to nie jest tak, że ten krach jest jakoś rozłożony w czasie, tylko raczej następuje tak, że w pewnym momencie okazuje się, ile inwestycji zostało poczynionych błędnie. Widzimy pewne załamanie na przykład na giełdzie. Więc takim czynnikiem zapalnym może być właśnie na przykład nagłe zmiany polityki prowadzone przez bank centralny. I co więcej, one są tym bardziej dotkliwe, im większa była ta ekspansja. Więc możemy sobie wyobrazić, że utrzymując w zasadzie przez większość obecnego stulecia dosyć łagodną politykę pieniężną, polegającą na generalnie utrzymywaniu bardzo niskich stóp procentowych, które nie były obserwowalne wcześniej, zwiększyła się też wrażliwość tych przedsiębiorstw na te wszystkie czynniki, ponieważ na przykład zakumulowały więcej długu i możemy sobie też wyobrazić, że generalnie ta zależność nie jest tak do końca liniowa. To znaczy im przedsiębiorstwo ma więcej długu, tym bardziej wzrasta jego wrażliwość, jeszcze bardziej. I tak samo zwiększa się wrażliwość na wszelkie zmiany stóp procentowej, że na przykład jeśli utrzymujemy stopy procentowe na poziomie 6%, to zmiana tak naprawdę 0,5 punktu procentowego przyniesie mniejszy efekt niż jak utrzymuje na poziomie 1%. W związku z tym zwiększa się pewna kruchość gospodarki. Co ciekawe, także różne instytucje międzynarodowe już ostrzegały o tym od jakiegoś czasu. Już nie tylko właśnie Austriacy zaczynali przestrzegać przed tą polityką w zasadzie łatwego pieniądza, obniżania stóp procentowych, ponieważ u Austriaków zostało to wplecione właśnie w całą strukturę cyklu koniunkturalnego. Na przykład nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy już na przykład w 2019 roku ostrzegał, że może trzeba było te stopy procentowe podnieść, ponieważ niesie to za sobą szereg negatywnych skutków. Między innymi też w postaci na przykład zaburzenia percepcji ryzyka na rynku, ponieważ generalnie instrumenty niosące ze sobą niskie ryzyko przynosiły dosyć niski zwrot, a na przykład przedsiębiorstwa z reguły mają jakąś taką docelową stopę zwrotu, którą starają się osiągnąć, więc zaczęły też inwestować bardziej ryzykownie, co też było pewnym zaburzeniem dodatkowym. I generalnie także przez tę politykę właśnie prowadzenia niskich stóp procentowych pojawiły się tak zwane firmy zombie. Ten problem był szeroko opisywany w Japonii, ponieważ generalnie ta polityka materializowała się
w Japonii dosyć wcześnie, ponieważ oni już w latach 90. zaczęli prowadzić te wszystkie narzędzia, które tak naprawdę w latach 2000 pojawiły się w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Ale już właśnie podnosi się także ten problem w Europie, że tym bardziej utrudnione jest to oczyszczanie się rynku w okresach depresji, ponieważ, czy nawet w zasadzie w okresach boomu przed depresją, również z tego względu, że mamy przedsiębiorstwa, które niejako nauczyły się żyć w tym środowisku poprzez niezwalnianie czynników produkcji, czyli wiemy, że przedsiębiorstwo nie przynosi żadnych zysków w zasadzie z działalności operacyjnej czy z działalności produkcyjnej, ale jest w stanie funkcjonować na rynku, zamiast zrobić miejsce na przykład bardziej, w zasadzie bardziej kompetentnym przedsiębiorcom, ponieważ mając na przykład do spłacenia jakiś dług, wiedząc, że to przedsiębiorstwo nie jest w stanie wygenerować żadnego zysku, banki mimo wszystko decydują się na udzielanie dalszych kredytów takiemu przedsiębiorstwu. I przedsiębiorstwo zaczyna spłacać obecne kredyty w zasadzie nowymi kredytami, co nazywa się rolowaniem długu. Co w zasadzie, tak w zasadzie funkcjonuje też trochę dług państwowy, ale zaczęło to też właśnie być obecne w przedsiębiorstwach. No i pewnie powstaje pytanie w sumie, dlaczego takie banki dalej udzielają kredytów takim bankrutom? Otóż przede wszystkim dlatego, że nieudzielenie tego kredytu wiązałoby się z tym, że same musiałyby uwzględnić tę stratę w swoim bilansie i również dotknęłoby ich. Natomiast udzielając dalszych linii kredytowych tym przedsiębiorstwom, są w stanie utrzymać pewną fikcję dotyczącą tego, że te przedsiębiorstwa jeszcze są w stanie funkcjonować na rynku, jeszcze są w stanie w zasadzie spłacić ten dług. Ale niestety, jaki jest skutek tego, że takie przedsiębiorstwa funkcjonują? Co jest podkreślane przez szkołę austriacką w zasadzie, one przede wszystkim odciągają te czynniki produkcji od bardziej produktywnych zastosowań. Czyli po prostu zasoby są marnowane. W związku z tym ta depresja, czy pozwolenie na upadłość niektórych przedsiębiorstw może być nawet pożądane z tego względu, że utrzymując je przy życiu na kroplówce tego taniego pieniądza, marnujemy po prostu cenne zasoby gospodarki. Dobrze, więc tak dokładnie jeszcze podkreślając, co szkoła austriacka chce przekazać przez austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, która w zasadzie została opracowana przez Misesa i Hayeka z pewnym przeformułowaniem Salerno po kryzysie finansowym. Szkoła austriacka podkreśla przede wszystkim to zaburzenie międzyokresowe, ponieważ ponownie mamy stopę procentową, która tak jak każda cena występująca w gospodarce niesie ze sobą pewną informację. Więc zaburzamy te informacje o dostępności zasobów, o preferencjach konsumentów, o w zasadzie ich zdolności do zrzeczenia się obecnej konsumpcji. Więc zaburzamy całą strukturę produkcji, ponieważ przedsiębiorcy zaczynają angażować się w błędne projekty inwestycyjne. Tutaj bardzo często się podkreśla, że to na przykład nie jest pewne przeinwestowanie, jak niektórzy starają się podkreślać, bo to nie jest tak, że niekoniecznie te inwestycje są większe, tylko następuje po prostu błędna alokacja istniejących zasobów. Ze względu na to, że na przykład przy obniżaniu stopy procentowej ponad jej naturalny poziom widzimy na przykład, że te dalsze etapy od konsumpcji staną się bardziej opłacalne do inwestowania. W związku z tym te czynniki produkcji są tam przenoszone i w przypadku właśnie, gdy jest to informacja wynikająca z błędnej stopy procentowej, no to ta struktura produkcji jest nie do utrzymania, więc skończymy i tak ze stratą. Więc przedsiębiorcy mają zaburzoną właśnie tą zdolność do wyceny projektów, inwestują właśnie w błędne projekty inwestycyjne. Dodatkowo jeszcze dochodzą zjawiska ze strony właśnie konsumenckiej, czyli konsumenci na przykład przez taki efekt bogactwa, w pewnym sensie przez taką iluzję, zwiększają swoją konsumpcję kosztem oszczędności przy niższej stopie procentowej, ponieważ ekspansja kredytowa też właśnie pociąga ze sobą wzrost podaży pieniądza i obniżenie stopy procentowej. No i skutkuje to tym, że mimo że początkowo widzimy, że wszystko ładnie rośnie, PKB rośnie, ta struktura jest nie do utrzymania. W związku z czym kiedyś, prędzej czy później, ten krach musi nastąpić, ponieważ jeśli nie następuje długo, to znaczy, że tym dłużej te przedsiębiorstwa po prostu wstrzymują te zasoby od bardziej produktywnych zastosowań. To w zasadzie jeszcze może warto wspomnieć, jakie na przykład zarzuty się pojawiały względem teorii austriackiego cyklu koniunkturalnego. Więc dosyć
Dosyć często podnoszonym zarzutem był na przykład brak wyjaśnienia pozytywnej korelacji konsumpcji inwestycji. To znaczy austriacka szkoła przede wszystkim skupia się na tych początkowych etapach bardziej oddalonych od produkcji. Że powstają po prostu dodatkowe etapy, są nie do utrzymania, a na przykład w okresach boomów przed kryzysem widzieliśmy najczęściej dodatnią korelację konsumpcji inwestycji. Ale to już też wspomniałam właśnie wcześniej, wzrost konsumpcji również jest możliwy, także w tym okresie boomu, również tłumaczony na w zasadzie poprzez teorię austriacką, na przykład poprzez właśnie zwiększenie tych dochodów czynników produkcji, którym jest na przykład praca. To znaczy przedsiębiorcy inwestując w te początkowe etapy również zwiększają dochody na przykład dotyczące tych czynników produkcji, których jednym z nich jest praca. A także właśnie ta informacja wynikająca ze stopy procentowej, ponieważ przy niższej stopie procentowej skłonność do konsumpcji będzie większa niż przy wyższej, gdzie na przykład bardziej opłacalne staje się trzymanie większych oszczędności. I kolejny zarzut, który wynikał właściwie z formułowania racjonalnych oczekiwań w niektórych teoriach ekonomicznych, dotyczył tego, no, że skoro ci przedsiębiorcy są tacy mądry, przewidujący, koordynujący całą gospodarkę, no to w zasadzie dlaczego nie wezmą pod uwagę po prostu tego, że bank centralny może zaburzyć te informacje wynikające ze stopy procentowej? Dlaczego po prostu nie są mądrzejsi? Wiedząc już, na przykład znając teorię, wiedząc, że mimo wszystko jest ta stopa procentowa zaburzona, to czemu się na niej opierać? No i tutaj w zasadzie wytłumaczeniem jest przede wszystkim to, że tak jak w zasadzie na każdym rynku, chodzi nie o to, co robi pewien reprezentatywny przedsiębiorca, tylko marginalny przedsiębiorca. Tak samo jak na przykład, nie wiem, widzicie panikę na rynku akcji, to możecie sobie wyobrazić, że w zasadzie jeśli przy krachu ktoś przetrzyma na przykład dalej akcję i nie będzie nic robił, to po prostu nawet tego nie zauważy, dopóki rynek się nie unormuje. Tak w zasadzie tutaj ma znaczenie to, co robi marginalny przedsiębiorca, tak jak na przykład przy krzyżowaniu się krzywych podaży i popytu. Liczy się, co zachodzi na krańcu, czyli wystarczy, że odpowiednia część przedsiębiorców popełni błędne inwestycje, nawet niekoniecznie większość, to i tak spowoduje duże perturbacje na rynku i może spowodować nawet ogólne załamanie właśnie, ponieważ pociąga to za sobą dosyć istotny krach. To jeszcze tak w ramach w zasadzie uwspółcześnienia, ponieważ teraz generalnie często się podnosi, te cykle mają trochę inną naturę niż w przeszłości. Wcześniej swoją drogą w zasadzie wystąpienie depresji kojarzyło się najczęściej z deflacją, ze względu na to, że na przykład upadały banki i znikały też pieniądze. Natomiast teraz częściej przy tym, jak wygląda cykl koniunkturalny, podkreśla się to znaczenie sektora finansowego. Ponieważ ponownie, co łączy całą gospodarkę, to jest w zasadzie pieniądz, więc również to, gdzie ten pieniądz przechowywany, co się z nim dzieje, również ma tu znaczenie. Generalnie podnosi się to, że teraz te kryzysy bardziej rozlewają się na przykład między państwami niż kiedyś. Również ze względu na to, że zwiększyły się te wzajemne powiązania gospodarcze pomiędzy państwami. Więc teraz na przykład widzimy, jeśli zauważymy duży spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych, zaobserwujemy tam znaczny kryzys, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten kryzys tak naprawdę rozleje się po połowie Europy, jeśli nie po całej. Więc te państwa niejako są wzajemnie powiązane. Co wiąże się z tym też również, że jakaś nadmiarowa ekspansja u jednego państwa spowoduje pewnie też jakieś realne zaburzenia po stronie innych państw, ze względu chociażby na wymianę handlową. I tu tak w sumie w ramach ciekawostki, no bo teraz bardzo dużo widzimy teraz znaczenia sektora finansowego, to generalnie cały sektor finansowy widzimy nieraz takie dosyć nieracjonalne paniki na tym rynku. I w zasadzie z czego to wynika na przykład? Ponieważ wszystkie instytucje finansowe generalnie stosują pewne modele do wyceny rzeczywistości, które generalnie w czasach prosperity dosyć dobrze przybliżają pewne zjawiska. Ale jak każde modele, no to niesie ze sobą pewne użycie pewnych założeń, których znaczenie jest dosyć niewielkie w czasach prosperity, tak jak na przykład, nie wiem, wliczenie oporu powietrza w pewnych równaniach fizyki. No to dla niektórych nie będzie mieć znaczenia, bo jest to wartość pomijalna, ale tutaj w tym przypadku takim założeniem jest na przykład założenie o pewnej liniowości, czy na przykład możliwość w zasadzie do przedstawienia dowolnego zabezpieczenia, czy nie ma znaczenia tak naprawdę wielkość kontraktu i tak dalej, czy założenie o dostatecznej płynności na rynkach. O ile takie rzeczy nie mają wtedy znaczenia, tyle w przypadku kryzysu potęgują dodatkowe
zjawiska z tym związane. Dobrze, to jeszcze warto może powiedzieć, jakie są alternatywy względem austriackiej teorii cyklu. Jedną z bardziej popularnych teorii jest w zasadzie teoria sformułowana przez monetarystów. Nie trudno domyślić się nazwisk, Milton Friedman. Otóż monetaryści, jak sama nazwa wskazuje, stawiają właśnie podaż pieniądza na piedestale. Jest to podstawowy czynnik, względem którego w zasadzie definiują też kryzysy gospodarcze. W związku z tym oni utrzymają kryzys z pewnym spadkiem podaży pieniądza. Ten spadek może wynikać naprawdę z różnych przyczyn. Ale co jest u nich istotne, to że lekiem na powstanie kryzysu jest zwiększanie tej podaży pieniądza. To wynika stricte z kluczowej roli, jaką ma pewne równanie wymiany. Być może widzieliście gdzieś to na studiach, słynne MV równa się PQ. Czyli generalnie dowolną stronę równania można tak naprawdę zastąpić przez PKB, czyli właśnie produkt krajowy, czyli właśnie to, ile zostało produkowane w gospodarce. W związku z tym, jeśli mamy nagły spadek podaży pieniądza, to w czym on się przejawia? W tym, że spada nam też prawa część równania, czyli spada na przykład ilość produkowanych dóbr i usług. W związku z tym, co trzeba robić, żeby przywrócić to do poprzedniego poziomu? Trzeba zwiększyć podaż pieniądza, ponieważ wpłynie to na zwiększenie właśnie prawej strony równania, czyli tej poziomu cen i ilości produkowanych dóbr. Być może w okresie przejściowym, po tym zastrzyku pieniężnym, generalnie przełoży się to na przykład początkowo najpierw na ilość wyprodukowanych dóbr i usług, a dopiero potem na poziom cen. Ponieważ jednak monetaryści utrzymywali, że w długim okresie tak naprawdę pieniądz będzie neutralny. To znaczy, co się zmieni po pewnym czasie, to, że otrzymamy nowy punkt właśnie równowagi. Jednak względem poprzedniego sprzed kryzysu będzie go różnił tylko tak naprawdę poziom cen. Ponieważ te zmiany wielkości produkcji będą tylko chwilowe. W związku z tym, jako że ponownie podaż pieniądza stawiona jest tam na piedestale, monetaryści propagowali użycie aktywnej polityki pieniężnej jako narzędzia do radzenia sobie z kryzysami. Tak, krótko do zobrazowania właśnie wykres. Co ciekawe, oni na przykład nie stwierdzili występowania dużej zależności między poprzedzającym kryzys boomem a okresem depresji. Raczej wychodzili z tego, że jest większa zależność pomiędzy depresją a przyszłym ożywieniem gospodarczym. W związku z tym dlatego też szukali jakichś zewnętrznych wyjaśnień tych tymczasowych spadków produkcji, a opierali się na powrocie właśnie do właściwą ścieżkę rozwoju w zwiększaniu podaży pieniądza, który po prostu przywróci dawny po prostu wzrost gospodarczy. To jest właśnie tak zwany plucking model, jakby ktoś chciał więcej doczytać na ten temat. No ale właśnie, jakie na przykład są też zarzuty co do tych teorii dotyczących właśnie monetaryzmu, to właśnie też między innymi jest na przykład problem w tym, na jakie agregaty patrzeć. Po drugie, nawet jeśli założymy, że aby zwalczyć kryzys, potrzeba zwiększyć podaż pieniądza, to problem jest taki, że ma znaczenie, gdzie ten dodatkowy pieniądz trafi. Być może nie trafimy w te sektory, które dotknął kryzys. Więc jak to w zasadzie ma pomóc tym sektorom, którym dotknął kryzys? W związku z tym tu wchodzi właśnie to zagadnienie efektu Cantillona, który już poruszaliśmy, że niekoniecznie ten dodatkowy zastrzyk gotówki trafi tam, gdzie trzeba. Mamy też kolejne znane nazwisko, na pewno Johnie Maynardzie Keynesu też słyszeliście. Otóż jest pewna właśnie alternatywna teoria, którą postulowali keynesiści. Według nich to zaburzenia wydatków inwestycyjnych są przyczyną fluktuacji gospodarczych. Ale w zasadzie dlaczego wydatków inwestycyjnych? Otóż wszystkie pozostałe wskaźniki są pewną funkcją w zasadzie dochodu. Zwiększa nam się dochód i w zasadzie też pozostałe rzeczy nie podlegają takim wahaniom. Ale te słynne animal spirit mogły być też obecne właśnie w wydatkach inwestycyjnych, ponieważ nie zależały one od dochodu, a czego zależały to od pewnych zwrotów z kapitału, czy tej produktywności kapitału. W związku z czym na skutek niewytłumaczonych na przykład zachowań, czy to czynników psychologicznych, czy to zachwiania, te autonomiczne wydatki inwestycyjne w pewnym momencie spadają. Więc jaka jest rada keynesistów w tym wypadku? Mamy słynne równanie Y równa się C plus I plus G, więc widzimy, że produkt krajowy brutto to wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i wydatki państwowe. W związku z tym widzimy, że I nam spada ze względu na autonomiczność tych wydatków inwestycyjnych, więc co trzeba zrobić? Trzeba podnieść G, żeby to się zrównoważyło.
W związku z tym postulują przede wszystkim aktywną rolę polityki fiskalnej w wyprowadzeniu z gospodarki z kryzysu. No ale z tym też wiążą się pewne problemy. Znaczy przede wszystkim ta niestabilność inwestycji też nie została jakoś szczególnie wytłumaczona, ale już pomijając to, to nie jest tak, że spadek inwestycji prywatnych jest równoważony przez wzrost inwestycji państwowych. Mamy chociażby właśnie pewien efekt wypychania, czyli na przykład jeśli zwiększymy inwestycje państwowe, może dojść do tego, że tak naprawdę wypchniemy pewne inwestycje prywatne z rynku, co jeszcze bardziej tak naprawdę spowoduje to, że te inwestycje spadną. W zasadzie jeszcze można omówić te wszystkie teorie na przykładzie kryzysu finansowego, ponieważ był to jeden z głośniejszych kryzysów. Więc tutaj prowadziłam pewne rozróżnienie pomiędzy historią gospodarczą a teorią ekonomii, ponieważ tak naprawdę każdy kryzys występujący w zasadzie kiedykolwiek można rozpatrywać z tych dwóch perspektyw. Mamy pewne czynniki specyficzne, które należą stricte do tego, jak opiszemy ten kryzys. To są w zasadzie indywidualne dla każdego przypadku kryzysu. I mamy też właśnie teorię ekonomii, która doszukuje się w tym jakichś większych prawidłowości czy ogólnych zjawisk zachodzących w ekonomii. Więc tak dla przypomnienia, na czym polegał ten kryzys 2008? To przede wszystkim właśnie ta ekspansywna polityka pieniężna, która w zasadzie dodatkowo jeszcze dochodziła do tego pewna polityka rządowa. Więc takie stricte przyczyny dotyczące historii gospodarczej to udzielanie słynnych kredytów ninja, skrótowiec nieprzypadkowy, no income, no job, no asset. Otóż symbolizowało to osoby, którym udzielano takich kredytów, ponieważ istniały pewne zachęty rządowe, istniało też niskie oprocentowanie. W związku z tym banki udzielały kredytu osobom, które tak naprawdę nie były zbyt w stanie go spłacić. A dlaczego takich kredytów udzielały? Ponieważ znaczy, dla nich to też jest pewien koszt i ryzyko, ponieważ też nie chciałyby na pewno, żeby nagle wszystkie osoby, które wypłaciły kredyt, nie były w stanie ich spłacać. Ale istniało to pewne dodatkowe zjawisko. Rozwinął się mechanizm sekurytyzacji. Co więcej, te sekurytyzowane kredyty były sprzedawane instytucjom rządowym. Na czym polegała sekurytyzacja? Te udzielone kredyty zbierano niejako w pewną paczkę, na podstawie której emitowano pewien papier wartościowy. W związku z tym banki mogły się pozbyć tego kredytu, inwestorzy nabywali po prostu te zobowiązania wynikające z kredytu. W związku z tym, co to spowodowało, zaczęto udzielać bardziej ryzykownych kredytów. Skoro takiego kredytu można łatwo się pozbyć z bilansu, to czemu tak naprawdę martwić się starannym prześwietlaniem potencjalnych dłużników? Można po prostu udzielić kredytu, odsprzedać pewną paczkę właśnie tych kredytów, na podstawie których wyemitowany zostanie ten papier wartościowy, i udzielić nowych kredytów, nie przejmując się w ogóle ryzykiem. Dodatkowym problemem było to, że była pewna też słabość instytucji ratingowych, to znaczy te tak naprawdę papiery wartościowe oparte o tych kredytach hipotecznych były wyceniane przez te instytucje ratingowe. Miały im nadać pewną kategorię tam wyrażającą się pewnymi literkami dotyczącym tego, jak duże ryzyko wiąże się z inwestowaniem w te papiery wartościowe. Ale tutaj niestety te instytucje dokonały pewne zawyżania ocen tych papierów inwestycyjnych. Papierów wartościowych. No dobrze, to tylko na czym ten kryzys polegał, ponieważ resztę pewnie mniej więcej wiecie, nastąpiło pewne tąpnięcie wynikające z tego, że te kredyty zostały być spłacane w momencie, kiedy podwyższono stopy procentowe. Ale w zasadzie teoria austriacka bardzo dobrze tłumaczy ten kryzys z 2008 roku, ponieważ mieliśmy do czynienia przede wszystkim z tym boomem poprzedzającym kryzys. Coś, co monetaryści całkowicie ignorują. Dla nich nie miały znaczenia w zasadzie, jak ten kryzys powstał, miało znaczenie to, co się dzieje z podażą pieniądza. Natomiast teoria austriacka jako jedyna dobrze wyjaśnia powstanie boomu sprzed kryzysu. Czyli, że do powstania kryzysu przyczyniło się to, że po prostu wcześniej widzieliśmy ten boom spowodowany utrzymywaniem się niskich stóp procentowych. Więc nie trudno się domyślić, że na przykład niskie stopy procentowe powodują to, że dosyć trwałe dobra konsumpcyjne, takie jak nieruchomości, jak w kryzysie 2008, nagle miały podwindowane ceny. Ponieważ generalnie ten mechanizm oddziaływań stóp procentowych ma znaczenie dla wszystkich tych także dóbr konsumpcyjnych bardziej trwałych, gdzie przekłada się to właśnie na wzrost wartości nieruchomości. I to też poprzedzało właśnie kryzys 2008. Dodatkowo, co powodowało to, że ludzie tak chętnie na przykład kupowali te papiery wartościowe wyemitowane na podstawie tych pożyczek hipotecznych. Mimo, że wiązało się z tym pewne ryzyko, jeszcze dodatkowo fałszywie wyceniane właśnie przez instytucje ratingowe. Otóż przez
zaburzenia tej informacji wynikającej z stopy procentowej, były niskie stopy zwrotu z aktywów o niskim poziomie ryzyka. W związku z tym, otrzymując właśnie pewien większy zwrot z inwestycji, a także mając zaburzoną tę ocenę dotyczącą ryzyka, kupowano właśnie te papiery wartościowe, co dodatkowo napędzało cały mechanizm. Wiemy, że właśnie tym bardziej banki będą udzielać kredytów, im bardziej zyskowne będzie ich sekurytyzowanie, odsprzedawanie dalej i całość w zasadzie na tej podstawie się kręciła. No i widzimy tutaj właśnie, że ważna była ta ekspansja kredytowa poprzedzająca ten kryzys, co z podanych teorii w zasadzie austriacka teoria cyklu tłumaczy w tym wypadku najlepiej. I tak, w zasadzie to były główne teorie, teoria austriacka. Tu w ramach ciekawostki mogę jeszcze podać, że no, istniały jeszcze różne teorie cyklu. Chyba pierwszą była teoria dotycząca na przykład plam na Słońcu, gdzie występowanie cyklu tu związane było z pojawieniem się pewnych plam na Słońcu, co rodziło na przykład pewne reperkusje w rolnictwie. Ale to w ramach ciekawostki, ponieważ z mojej strony już to wszystko. Dziękuję za uwagę. I czy są jakieś pytania? Z tego, co wiem, to się uczy na uczelniach, że bank centralny ma łagodzić cykle koniunkturalne i po prostu, powiedzmy, wzmacniać gospodarkę. Ale od czasów powstania Fedu mieliśmy przynajmniej dwa duże kryzysy, jeszcze kilkanaście mniejszych. A jak wyglądały w takim razie cykle koniunkturalne przed... Czy wiemy, jak wyglądały cykle koniunkturalne przed powstaniem banków centralnych i czy wtedy te zawirowania w gospodarce były naprawdę gwałtowniejsze niż po powstaniu tych banków centralnych? Znaczy tak, do pewnego czasu funkcjonował pogląd, że w zasadzie były, że powstanie Fedu w zasadzie ustabilizowało te kryzysy, że były one mniej dotkliwe. Ale tam chyba w latach 90. Christina Romer, która swoją drogą z szkołą austriacką na przykład nie ma nic wspólnego, jest bodajże keynesistką, dokonała pewnej rewizji danych, ponieważ kiedyś generalnie każdy spadek podaży pieniądza utożsamiano z kryzysem. W związku z tym w dawniejszych publikacjach pokutuje właśnie to wyobrażenie, że przed Fedem tak naprawdę co parę lat mieliśmy dotkliwe kryzys, ale potem właśnie dokonano rewizji tych danych i się okazuje, że po prostu niektóre spadki podaży pieniądza występujące w przeszłości nie pociągały za sobą ogólnego pogorszenia koniunktury. W związku z tym te kryzysy tak naprawdę były rzadsze niż się przedstawiały, ale wiadomo, szczególnie w początkowych latach istnienia Fedu trzeba było tym bardziej uzasadnić jego funkcjonowanie przez pokazywanie właśnie na przykład częstszych kryzysów sprzed jego wystąpienia, ale w ostatnich latach dokonano właśnie znacznej rewizji na tym polu. Więc w zasadzie raczej podkreśla się ten aspekt na przykład tego, że banki przed powstaniem Fedu raczej częściej na przykład upadały. Tylko pytanie, jaka była tego skala? Zapewne mniejsza, ponieważ mieliśmy wiele funkcjonujących konkurencyjnie banków. Ale tutaj ponownie też można się zagłębić w szczegóły, że te banki na przykład też upadały częściej dlatego, że istniały pewne ograniczenia dotyczące ich działalności, więc to nie było tak, że ten sektor bankowy w zasadzie działał nieskrępowany nawet przed powstaniem Fedu, ponieważ na przykład banki lobbowały w zasadzie w kongresie za pewnym ograniczeniem działalności regionalnej. W związku z tym nie mogły powstawać żadne duże banki, które miały placówki tak naprawdę w wielu regionach. Istniały też ograniczenia co do emisji banknotów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dobrze, to może już zakończając wypowiedź. Generalnie, tak jak mówiłam, została dokonana pewna rewizja i już nie przyjmuje się tak jak wcześniej, że te kryzysy występowały w zasadzie szczególnie często przed powstaniem Fedu. Na jakim etapie aktualnie jesteśmy, pani zdaniem, cyklu koniunkturalnego i co będzie przyczyną kolejnej, no nie wiem, recesji, depresji, kryzysu, załamania? Znaczy, ciężko stwierdzić, na jakim etapie. To w zasadzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić post factum, ponieważ znamy słynne stwierdzenie, to bodajże mówiło się o Peter Schiffie swego czasu, że przewidział trafnie 7 z ostatnich 2 kryzysów. Znaczy, cały czas można wieścić kryzys, no bo tak w zasadzie kiedyś nadejdzie, ale kiedy, no to w zasadzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić. No, ostatnie zawirowania wynikały raczej z szoku podażowego wywołanego pandemią COVID, gdzie teraz w zasadzie łańcuchy dostaw zostały zerwane, ale tego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Tak
Ale jest kilka czynników takich ewidentnych, jak na przykład kredyty komercyjne, gdzie wiemy, że zapadalność ich w przyszłym i w kolejnym roku są na poziomach bilionów dolarów, a biorąc pod uwagę zmianę funkcjonowania przedsiębiorstw, mam na myśli hybrydę i dużo mniejszą zajętość biur, no to jest taki nawis zadłużenia, który no może być, nie mówię, że jedynym, a jednym z kilku czynników, podobnie jak ten ninja, to znaczy wydaje się z logiki, że tak naprawdę coś w tej ekonomii szwankuje, w modelu bardziej. Znaczy na ten, w zasadzie na to nagromadzenie długu, to już w zasadzie duże instytucje zwracały uwagę od jakiegoś czasu, ponieważ tak naprawdę ta polityka pieniężna została przeorientowana też po 2007-2008 roku. Niskie stopy procentowe były utrzymywane przez bardzo, bardzo długi czas, więc nawet właśnie tak jak wspominałam, IMF w publikacji 2019 roku w zasadzie ostrzegał, że może pora już podnieść stopy procentowe, ponieważ przy takiej akumulacji długu w gospodarce staje się ona w pewien sposób bardziej niestabilna, bardziej krucha. No z tym kiedyś coś, co było małym szokiem, może spowodować dużo bardziej kaskadową reakcję w sytuacji nagromadzenia tego długu. Więc niewątpliwie będzie trzeba obserwować, co się dzieje, ponieważ też jak widzieliśmy te kilka upadłości właśnie dużych instytucji finansowych, banków w Stanach, to one też zostały spowodowane pewną podwyżką stopy procentowej. W związku z tym Fed pewnie teraz będzie obserwował, co się dzieje, czy nie, dalsze podwyżki w zasadzie nie pociągną za sobą dodatkowej niestabilności w postaci dalszych upadłości. Z tego, co dobrze zrozumiałem, to jeśli te stopy procentowe ustalimy na zbyt niskim poziomie, to wtedy będziemy źle akumulować, znaczy firmy będą źle inwestować, po prostu przeinwestują. Tak samo w sumie jak ludzie. Kupią za duże mieszkania, a potem jest płacz. A z drugiej strony, jakie są za wysokie, no to chyba wtedy tych inwestycji będzie za mało. Więc czemu by nie po prostu ustalić stopy procentowej na poziomie 5% i niech się dzieje wola boska? Znaczy tak, tu po pierwsze to właśnie sednem teorii ostrych w zasadzie nie tyle było to przeinwestowanie, co błędne inwestowanie, ponieważ problem jest w tym, że ustawiając tę stopę procentową za nisko rozpoczynamy te projekty inwestycyjne, ale to nie jest tak, że właśnie jesteśmy w stanie kupić mieszkanie i wszystko jest fajnie, potem zostaliśmy z długiem. Tylko problemem jest to, że oni zaczynają i nie są w stanie ukończyć tych projektów ze względu na tą błędną informację o czynnikach produkcji. Ponieważ kluczem jest tu tak naprawdę ta alokacja czynników produkcji. I wtedy następuje właśnie konieczność upłynnienia tych rozpoczętych, nieukończonych inwestycji właśnie ze stratą. I to podkreśla szkoła austriacka. I w zasadzie nie postuluje, żeby jakkolwiek arbitralnie ustawiać te stopy procentowe w gospodarce. Ona powinna po prostu być zgodna z preferencjami ludności. Możemy sobie też wyobrazić, że ustawiamy stopę procentową na szalenie wysokim poziomie, ale to po prostu spowoduje pewien zastój gospodarczy, ponieważ mamy więcej, zasoby stoją wolne i przedsiębiorcy ich nie używają. Możesz sobie wyobrazić, że w przypadku wysokiej stopy procentowej konsumenci są w stanie oszczędzać więcej, odroczyli swoją konsumpcję, w związku z tym mamy więcej środków dostępnych do inwestycji przedsiębiorców, tylko one po prostu są niewykorzystane. Więc też jest to w pewien sposób sytuacja suboptymalna. Natomiast najprawdopodobniej nie mielibyśmy do czynienia z takimi błędnymi inwestycjami, w związku z tym nie mieliśmy takiego zawahania dotyczącego cyklu koniunkturalnego. Dlatego tylko obniżenie stop procentowej właśnie przynosi to całe zawahanie wyrażające się właśnie spadkiem, który polega na upłynnianiu tych nietrafionych inwestycji i potem dopiero oczyszczeniem się rynku i kolejnym wzrostem. Jeszcze mnie jedna rzecz zainteresowała. Jak to się działo przed powstaniem banków centralnych, że szoki podażowe nie były równoważne z kryzysami, znaczy z kryzysami gospodarczymi? Bo to tak na logikę, jak jest mniej pieniądza w ekonomii, no to by wyglądało, że byłoby coś nie tak. I drugie pytanie to w 2008 roku Fed rozpoczął drukowanie pieniędzy i obniżkę stóp procentowych, ponieważ uzasadniał tym, że nie można bankom pozwolić upaść. Więc teraz mamy jeszcze chyba wyższy dług i większe problemy. A co by było, gdyby na przykład po Lehman Brothers pozwolić innym bankom upaść? Znaczy, gdyby tak było, to zapewne mielibyśmy dosyć długi
proces dostosowawczy, ponieważ najprawdopodobniej pozostałe banki by upadły, co wiązałoby się pewnie z pewnym ograniczeniem być może podaży pieniądza na przykład zgromadzonych w tych instytucjach. Ale z drugiej strony teraz się dużo mówi o takim zjawisku zwanym too big to fail, co oznacza w zasadzie, że każda większa instytucja może być prawie pewna z pewnym marginesem, że zostanie uratowana. W związku z tym, gdybyśmy pozwolili większej liczbie instytucji upaść, to na pewno nie byłoby takiego zjawiska. W związku z tym banki pewnie bardziej przemyślałyby w to, co inwestować, czy wystrzegałyby się nadmiernego ryzyka, ponieważ wiedziałyby, że będzie skutkować to po prostu z zakończeniem działalności. Natomiast w obecnej sytuacji one mogą być prawie w zasadzie przekonane o tym, że w jakimś stopniu ta pomoc będzie ich dotyczyć. W związku z tym mogą mniej przejmować się tym, jak ryzykownie inwestują i osiągać wyższe stopy zwroty z tego tytułu. I jeszcze było pierwsze pytanie, które dotyczyło spadku podaży pieniądza, w jaki sposób się przejawiał przed powstaniem Fedu, jakie były skutki, tak? Znaczy generalnie przed powstaniem Fedu to była dosyć zdecentralizowana też bankowość, więc dlatego też ciężko mówić tutaj o jakichś ogólnych zjawiskach, ponieważ mieliśmy wiele banków, czy na przykład upadek jednej instytucji bankowej, możemy sobie wyobrazić, że pociąga za sobą pewien spadek podaży pieniądza, ponieważ nagle te wszystkie zdeponowane środki znikają z rynku. Jednak było to bardziej zdecentralizowane, ponieważ no, te banki były mniej połączone ze sobą właśnie niż kiedyś. Nie było centralnej instytucji też ich nadzorującej.